Nowy kierunek studiów we Francji. Na koniec dostaje się magister szpiegostwa. Francja. Utworzono kierunek studiów oferujący dyplom magistra szpiegostwa. We Francji niedługo będzie można uzyskać tytuł magistra szpiegostwa. Taki kierunek studiów od nowego roku akademickiego wprowadza Instytut Nauk Politycznych w Aix-en-Provence. We Francji niedługo będzie można uzyskać tytuł magistra szpiegostwa. Taki kierunek studiów od nowego roku akademickiego wprowadza Instytut Nauk Politycznych w Aix-en-Provence. Zajęcia na pierwszym takim kierunku na francuskich uczelniach będą obejmować wszelkie aspekty działalności wywiadowczej, wojskowy, ekonomiczny, prawny, finansowy i dyplomatyczny. Nowy dyplom wprowadzamy w celu ściślejszego powiązania świata uniwersyteckiego ze służbami wywiadowczymi, powiedział odwiedzający uczelnię w piątek krajowy koordynator służb wywiadowczych i walki z terroryzmem, były wiceminister spraw wewnętrznych Laurent Nunes. Wspólnota wywiadowcza musi być bardziej otwarta na stare i nowe zagrożenia, takie jak terroryzm, który nie przychodzi z zagranicy, ale rodzi się w kraju, ale też obce ingerencje, dezinformacje i zagrożenia hybrydowe, zaznaczył. Dodał, że powołanie nowego kierunku pozwoli nie tylko formować nowe kadry, ale i pogłębić wspólną refleksję nad kwestiami prawnymi, technicznymi czy analizą zagrożeń. Nunes podkreślił, że stawką jest również francuska suwerenność w dziedzinie teorii pracy wywiadowczej, którą przeciwstawił szkole anglosaskiej. W USA i w Wielkiej Brytanii działają już podobne kierunki studiów, zauważył w poniedziałkowym komentarzu dziennikarz Radia France Info. Dziennik Le Figaro cytuje w poniedziałkowym wydaniu Rostana Mehtiego, dyrektora Instytutu Nauk Politycznych w Aix-en-Provence, który powiedział, że nowy kierunek to część wieloczłonowej rakiety, gdyż nie chodzi tylko o innowacyjne studia, ale o budowę ekosystemu i stworzenie autentycznie francuskich studiów wielodyscyplinarnych. Gazeta zwraca uwagę, że partnerami uczelni w tym projekcie są Wojskowa Wyższa Szkoła Lotnicza i podlegająca premierowi Akademia Wywiadu. Dodano, że studenci nowego kierunku mają przez 4 do 6 miesięcy przebywać w środowisku zawodowym. 2/3 wykładowców to byli członkowie służb wywiadowczych, dyplomaci i szefowie przedsiębiorstw. Na przyszłych magistrów czeka praca w wywiadzie, instytucjach europejskich i międzynarodowych oraz przede wszystkim w przedsiębiorstwach, w których trzeba tworzyć i pogłębiać kulturę wywiadu i kontrwywiadu, zapowiada Le Figaro.